Gratuluję Trenowi zwycięstwa. Nie wiem, ile jeszcze razy to będę powtarzał, ale ostatnio dość często. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, no ale no cóż, trzeba takie życie, trzeba przyjść i głośno o tym powiedzieć. Także co do meczu, myślę, że zasłużone zwycięstwo. Troszkę tej zimnej wody na pewno nam się przyda na głowy. I troszkę takie kolejne rozczarowanie ze względu na to, że te błędy, które popełniamy i tracimy te bramki, to jakby to jest z meczu na mecz to samo się powtarza, bo myślę, że takich sytuacji klarownych, z których można byłoby nasz zespół rozliczyć, no 100 mil nie stworzył, a stały fragment gry, gdzieś tam nie trafiliśmy w piłkę i tak dalej, tych błędów było bardzo dużo, ale nie podlega to dyskusji, że Stomil był zespołem lepszym, operował piłką, chłopcy biegali, starali się u nas troszkę tej determinacji w pewnych strefach boiska nas zabrakło. No i cóż, musimy się dalej pozbierać. Mam nadzieję, że już to będzie ostatni mecz, kiedy nie zagraliśmy w podstawowym składzie. Dojdą zawodnicy już, którzy wyleczą kontuzje, kartki i tak dalej. I mam nadzieję, że te 3 punkty w kolejnym meczu my dopiszemy i będziemy zadowoleni. Na początku dziękuję bardzo za gratulacje. Co do meczu, cieszy mnie bardzo, że drużyna pozytywnie zareagowała na ten wtorkowy mecz przegrany w Lubawie. No, ten mecz rzeczywiście nam w Lubawie nie wyszedł, ale to już historia. Też powiedzieliśmy sobie w szatni, że jest nowe rozdanie, nowy pojedynek i po prostu zrobić trzeba wszystko, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że poza tym paru 5, może 10 minutami w pierwszej połowie, myślę, że jednak dominowaliśmy na tym boisku dzisiaj. No na pewno drużyna z Ełku miała też parę kontr, ale to taka jest piłka, że zawsze te sytuacje jakieś tam będą. Troszkę jeszcze mało cierpliwości mamy w tej naszej grze, mało jest płynności czasem. Chcemy za bardzo zagrać do przodu, poszukać jakichś takich naprawdę super rozwiązań, a czasem po prostu trzeba spokojnie przegrać przez boiska, nawet przez tył, ale złapać płynność gry i wtedy na pewno łatwiej nam się będzie grało. Także no, zadowolony jestem, że wygraliśmy ten mecz i teraz kolejny mecz w Pucharze Polski w środę, także dużo ostatnio tego grania, ale to nas bardzo cieszy, bo jest szansa pokazania się trenerowi Zajączkowskiemu. Także same pozytywy. Dziękuję bardzo.